Sobotnie popołudnie, prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Witam Was, Robert Bońkowski. Zapraszam na kolejny dla Jagiellonii Białystok mecz o stawkę. Niebezpiecznie wygląda ten atak. Heinlot pociągany za koszulkę przez Martina Adamca. Pierwszy faul taktyczny, dobrze, że Adamec tutaj interweniował. No i rzut wolny dla Zagłębia Sosnowiec na 30. meczu od bramki, na wprost bramki Mariana Kelemena. Teraz niebezpiecznie, poczekajmy! 1-0 dla Zagłębia Sosnowiec. Mięciutkie dośrodkowanie Szymona Pawłowskiego za kołnierz piłkarzy Jagiellonii Białystok. No i Jagiellonia traci bramkę. Marian Kelemen nawet bez szans. 1-0 dla Zagłębia Sosnowiec w drugiej minucie meczu. Pan sędzia Zbigniew Dobrynin cały czas czeka na sygnał z wozu VAR. No i czyżby tutaj VAR nas ratował teraz? Czekamy. Nie ma bramki! Spalony! Teraz Arsenicz faulowany przy linii bocznej. Mniej więcej na połowie, na środku połowy Zagłębia Sosnowiec. Z prawej strony drużyny Jagiellonii Białystok. Będzie dośrodkowanie Guilherme bądź Adamca. Dwóch piłkarzy ustawionych przy piłce. Guilherme chyba prosi, aby zostawił Adamec mu tę futbolówkę. Zobaczymy. Guilherme i Adamec. Któryś z nich dośrodkowuje. Pawłowski w murze. Jednak Guilherme. Piłka dochodząca do bramki. No i co? Był tam faul czy nie? Rzut karny! Rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Dwóch piłkarzy zbija się z bólu. I Taras Romańczuk, i Iwan Runie. No i zdecydowana decyzja Zbigniewa Dobrynina z Łodzi. 11 dla żółto-czerwonych. Jesus Imaz bierze piłkę. Czekamy. Jesus Imaz czy Chrosz? Posłuchajcie, posłuchajcie kibiców. Niech to będzie najlepszy komentarz do tego, czy padnie bramka. Jesus Imaz bierze rozbieg. Gwizdek. 1-0. Marian Kelemen wznawia. Tam jest Taras Romańczuk, skacze do głowy z Ludowiciczem. Nie, przepraszam, z Heinlotem. Jagiellończycy wychodzą, Nowikowas, Imaz i Klimala. Wbiega też jeszcze Kosztal w pole karne. Nowikowas z prawej strony boiska wchodzi w dryblik, lewa noga. Nowikowas ładnie zakręci piłkarzami. Nowikowas falczy! Patryk Klimala! Nareszcie! Patryk Klimala, brawo! Nowikowas! Wszedł do pole karne, zakręcił jak słoiki obrońcami Zagłębia Sosnowiec i fałszem wbił tę piłkę do Klimali. 2-0, nareszcie Patryk! Tu jest Szymon Pawłowski, prawa noga, drybluje, Pawłowski poradził sobie dośrodkowanie, Pawłowski jeszcze zamyka to Udowiczyć, Olaf Nowak zamarkował, próbuje strzału, chyba rzut karny? Tak jest. Rzut karny dla Zagłębia Sosnowiec. I żółta kartka dla Tarasa Romańczuka. Szymon Pawłowski podchodzi do jedenastki. Pawłowski kontra Kelemen. Kelemen już wyciągał nieraz w swoim życiu rzuty karne. No to może teraz. Będzie gorąco, będzie niepotrzebnie, jeśli ta bramka padnie. Pawłowski. Gwizdy na stadionie, by zdekoncentrować piłkarza Zagłębia. Pawłowski, rozbieg, Pawłowski! I gol! Piłka wpada od lewego słupka bramki Mariana Kelemena. 2-1. A będzie powtórzony rzut karny. Ponieważ piłkarze Zagłębia Sosnowiec wbiegli za szybko na boiska, więc jeszcze będzie powtórzona ta jedenastka dla zespołu Zagłębia Sosnowiec. I po raz kolejny Szymon Pawłowski. Oto Marian Kelemen miał podpowiedź, gdzie strzelał Pawłowski. To może teraz rzucić się w tamtą stronę, chociaż Pawłowski podbiega, Pawłowski, Kelemen! Marian Kelemen! Marian! Brawo! Superman! Kelemen! No i kiedy, jak nie teraz? Brawo, Marianku! Coś wspaniałego! Superman Kelemen teraz z trybun! Marian, tak jest! Łap te piłki, wybij ją tam gdzieś daleko, do przodu! Wójcicki, Nowikowas.
No i co? Nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje, mamy przerwaną grę. Chyba będzie trzeci raz powtórzona jedenastka. Czyżby Marian Kelleben zbyt szybko opuścił linię bramki? Czyżby trzeci raz był rzut karny? No to jest coś nieprawdopodobnego. Gwizd na stadionie. Sanogo bierze rozbieg. Sanogo! Gol! 2-1. Udovičić zakręcił piłkę. Udovičić, Marian Kelleben łapie Marian. Dzisiaj i nie tylko dzisiaj bohater meczu. I w tym oto momencie sędzia kończy mecz, a Jagiellonia zgarnia 3 punkty. Jakże ważne 3 punkty. Nareszcie 3 punkty. 6 meczów. Tyle meczów musieliśmy czekać na to, by Jagiellończycy wygrali. No i wygrali. I całe szczęście. Jagiellończycy teraz we wtorek zagrają z Miedzią Legnica. Już z tego miejsca zapraszam Was na relację radiową z tego meczu we wtorek o 18 na tym kanale. Zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco, by otrzymać powiadomienie, jeśli ta transmisja się zacznie. I do usłyszenia. Jagiellonia 2, Zagłębie Sosnowiec 1. Mecz ten komentował dla Was Robert Bońkowski.